tutaj pokażę Wam jeszcze jedną taką fajną rodzinkę, gdzie sobie robię na próbę, jak to wygląda, jak mam zamiast powałki folię i na to taki kwadracik styrodurowy, żeby nie parowało. Rodzinka siedzi na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, o tu nie widać, sześć, siedem prawie uliczek. Pokażę Wam, jak to wygląda, jak ja to podniosę, jak one sobie tutaj radzą. Tak zrobione. Bokami tam gdzieś może sobie szczelinkami powietrze sobie nawet uchodzi. I tą płytę mam położoną po to, żeby to nie parowało, żeby im się nie skraplało. No i efekt jest taki, że się nie skrapla. Nie wiem, czy widać tutaj pszczółki, ale siedzą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, sześć tutaj mniej więcej. Sześć, tak, mniej więcej sześć uliczek siedzą sobie. Co prawda ta folia bardzo dolega, nie mogą sobie przejść między uliczkami, ale myślę, że jakoś sobie radzą. Ale nie widać, żeby się jakoś tu mocno skraplało. Gdzieś tutaj szczelinka jest, to jest jedna wicekropelka. W ogóle jest sucho. Nie ma problemu. Także tak to wygląda. Fajnie ten sterodur się sprawdza. Moment, jak jest otwarte, to zaczyna się pojawiać para właśnie wodna na ramkach. No i tak to wygląda. Także zrobimy tak, jeszcze tu widzę. To lekko narożnik uchylimy. Ta para sobie dodatkowo jakby co uciekała. No i tak to wygląda. Taki fajny sposób na próbę sobie zrobiłem. I zobaczymy, jak to się sprawdzi w zimowli. No i tak to u mnie wygląda. Pszczółki na razie wszystkie żyją. Zimują sobie ładnie. Zimują sobie ładnie. Jest wszystko w porządku.